chcąc, nie chcąc, to nie jest kwestia ambicji PL-ki czy ambicja ministerstwa. Czego to jest kwestia? To jest kwestia sytuacji, w której się znajdujemy, czyli konieczności realizacji inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu w ryzach finansów PL-ki i zapewnieniu efektywności nie tylko na koniec finansowej, bo z punktu widzenia klientów naszych bezpośrednich, czyli przewoźników, i klientów pośrednich w postaci pasażerów, wymagana jest pewna jakość dostarczanej usługi, która także wymaga istotnych zmian w samej organizacji. Organizacja nie jest mała, jak Państwo doskonale wiedzą. To jest ponad 38 tysięcy ludzi i dość rozległa sieć działania przy utrzymywaniu prawie 20 tysięcy kilometrów linii. I to rzeczywiście wymaga dużej zdolności organizacyjnej, bo mamy do czynienia z sporym molochem, który powinien być jak najbardziej sprawną instytucją. Zwłaszcza, że mówimy o sytuacji, kiedy PL-ka sama w sobie jest tylko realizatorem pewnej misji i pewnej polityki transportowej, która jest zlecana ze strony ministerstwa. To ministerstwo ustala cel w postaci pewnej siatki linii kolejowych i nakładów na to, a my musimy w jak najbardziej sprawny sposób dostarczyć te usługi dla i przewoźników, i klientów w postaci pasażerów. Taka praca, no. Tak.